Zaczynamy 16 sierpnia 2010 roku. Będą to takie pogaduszki Władka Pastuszki, no chyba nie, raczej nie, nie do poduszki zresztą. Zależy jak to kto przyjmie. Myślę, że jest to charakterystyczne, że mogę to zacząć akurat w tym momencie, gdyż zakończyłem jak gdyby, nazwijmy to no, w zasadzie teoretycznie dzieło swojego życia, czyli no, pod względem ideowym już raczej się nie zmienię, kształtowane mam konkretnie jako główny cel zniszczenie żydowszczyzny, o czym wkrótce wszystko przedstawię. Jak też dzieło mojego życia praktycznie można powiedzieć, czyli opracowanie najłatwiejszego języka międzynarodowego na bazie Esperanta, czy też uproszczonego Esperanta, który co jest wysłanie już filmu z lekcji interaktywnej tego języka, pokazującej całą metodykę zastosowania jego do parlamentu, konkretnie do Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Oczywiście komplet pozostałych materiałów mam również opracowany ze słownikami, z gramatyką, z podręcznikiem nauczyciela, jak prowadzić tą metodykę. Myślę, że nawet po uzyskaniu materiałów łącznie z tym filmem, z tej lekcji można się nauczyć tego języka, mając tam, dlatego że tam są jeszcze dodatkowe teksty nagrane, czyli dźwiękowe, jak gdyby przedstawienie tego języka przez różne osoby. O różnym stopniu, nazwijmy to, opanowania. No, przekonujące myślę jest to, że w ciągu niespełnej godziny można nauczyć grupkę ludzi biegłego prezentowania się i przedstawienia łącznie z pracą, zawodem, adresem i zrozumieniem kształtowania tych podstawowych formułowań, w sensie zapytania, gdzie mieszkasz, jak się nazywasz i tak dalej. Więc to jest raczej niemożliwe w żadnym innym języku. Oczywiście ja tutaj nie chcę podważać pracy Zamenhofa, który na przykład stworzył tablicę korelatywną, czy systematyzował czasy, ale szereg rzeczy pozostawał do życzenia. Fonetyka, zajęcia zwrotne i szereg innych rzeczy były nie związane kompleksowo, symetrycznie czy logicznie. I te rzeczy niestety nie udało się rozwiązać wcześniej, bo przecież próbowałem to wielokrotnie na Radzie Międzynarodowej wśród esperantystów i innych zwolenników najważniejszego języka międzynarodowego. Nie udało się tego uzyskać, w związku z tym realizowałem to sam. Pierwsza próba przeszła 10 lat temu, była w internecie jako jaskółka, więc jest to dowód na to, że takie coś istniało, to ERILO. No a teraz po przemyśleniach na spokojnie dokończyłem dzieła. Więc brak odpowiedzi ze strony na przykład chociażby Światowego Związku Esperantystów czy polskich nauczycieli z Ilei, znaczy esperantystów też z Krakowa, czy z jakiegokolwiek innego źródła, ja się nie będę z nimi użerał. Dostałem odpowiedź tylko jakąś taką na poziomie, powiedziałbym piaskownicy, z tym, że to już była starsza pani nauczycielka jakaś tam z podwyższenia władz PZD. Która była koszmarna, no, na poziomie no, urągającym w ogóle wiedzy o tym, co się dzieje. No, to jest zupełnie, ja bym ją postawił tam przy tym krzyżu właśnie w Warszawie dla obrony pewnych wartości, które nie istnieją. I tutaj właśnie możemy przejść spokojnie do punktu drugiego, czyli demaskacji żydowszczyzny. I ona istnieje i jak widać, wśród esperantystów jest pełna blokada, znaczy warownia ciemnoty, jak też i właśnie w tak zwanej cywilizacji kryptożydowskiej, czy chrześcijańskiej, czy cywilizacji zachodniej, czy jak to nazwać. Czyli już po prostu sami nie wiedzą, jak rozgrywać ten krzyż, który jest od 2000 lat przecież kłamstwem, bo Jezus już na nim nie wisi. Więc nie cierpi, a oni epatują właśnie tym Bogiem zawieszonym na drewnie. Więc w związku z tym, że moje
przekonania są ugruntowane, bo tak jak z Erylem udowodniłem już kilkanaście lat temu, że już to opracowałem, a teraz to doczyściłem temat. Podobnie z żydowszczyzną, wyrejestrowałem się na 55-lecie, czyli 1 maja 2006 roku z kościoła, gdzie złożyłem. Więc to swoje jakby wyrejestrowanie, czyli no i to się tak, nie tylko ja, ale powoli wszyscy będą odchodzić od tego kościoła, bo to jest po prostu fałsz. No wiadomo, że oni 1000 lat wałkowali te mózgi polskie i człowiek został urodzony przecież, no można powiedzieć, w wielkim przeniknięciu tą kulturą chrześcijańską, jakby z tymi zasadami wpojonymi, z tą Biblią, z tymi wszystkimi koszmarami przecież, jakimiś tam mieszkaniami w wielorybach, jakimiś tam lepinami, jakimiś takimi pierdołami, więc i absurdami typu na przykład dziewictwo Maryi po urodzeniu 7 dzieci. No więc, żeby z tego wyjść, kiedy człowiek, tak samo jak na przykład z rusofobii, gdzie mówię się w tajnych komórkach AK, no to jest, to nie jest takie proste, kiedy dookoła jeszcze to, co się widzi obecnie, chociażby w tej nienawiści do Rosjan roku 20, a ja teraz dopiero sobie uświadomiłem, bo też oczywiście zawsze obrona ojczyzny jest obroną ojczyzny. Ale w tej chwili się zastanawiałem, czy to nie szkoda, że w 20 roku do Polski nie przyszedł PRL. Chociaż oczywiście za wcześnie na socjalizm w Polsce to jest nawet, można powiedzieć, teraz. Otępienie umysłowe Polaków jest, no, to jest gigant jeszcze. Chociaż ja wiem, że na pewno chrześcijaństwo upadnie po tym, co się działo właśnie, kiedy agenci z jednej i z drugiej strony, bo agenci byli przy krzyżu i agenci przyszli na piknik na krakowskie przedmieście. Ale po prostu na luzie wyśmiewanie tego obłędu daje do myślenia. Wcale nie ma powodu do dumy, że ci ludzie przez jakiegoś człowieka, to nie pamiętam, Farmus się nazywał, czy coś podobnego, który przez internet potrafił zwołać kilka tysięcy, porządne kilka tysięcy, może było kilkanaście tysięcy w nocy, ludzi, którzy po prostu sobie zrobili jaja z tego krzyża, no, po prostu. No. De facto, no, z całego kościoła w Polsce, no bo tak to trzeba przyznać, że nie ma żadnych argumentów po prostu kościół, bo ma tylko mitrę, złote tam jakieś monstrancje, uwięzienie Boga w złotej klatce tam gdzieś w tabernakulum, jak kanarka, żeby nie wyfrunął, bo co poleci, już nie będzie, to ogłoszą wyleciał, nie ma Boga, no więc to są te elementy, które na pewno będą ewoluować w kierunku całkowitego upadku. To, co ja zresztą przewidywałem. I zresztą uważam, że to jest warunek sine qua non polskiej racji stanu. Absolutne odrzucenie Biblii i kościołów zhierarchizowanych. Wszystkich kościołów zhierarchizowanych, nie będę tu się tam czy to są jehowici, czy islam, czy coś, po prostu wypierdolić to no, z życia publicznego Polski, żeby nie zaciemniało umysłów. O ile jeszcze tam załóżmy w islamie można pewnych plusów się doszukać, bo na przykład likwidacja lichwy chociażby, czy poszanowanie rodziny, jaka by ona nie była, ale się rodzi dzieci, kobieta się nie strobie i wychowuje. Więc to jest bardzo dużo. Jest poszanowanie głowy rodziny i się wszyscy kochają. Więc to jest, no, to jest bardzo wielki plus. To jest element podstawowy. No i poza tym sądownictwo. Mufti jak podejmie decyzję, to nie ma dyskusji. Tam pieniądz nie odgrywa żadnej roli w przekupstwie. Więc i oszczędność tych sądów to jest to samo, co pędnik łągiewki. No, po prostu.
Dlatego w tej chwili do nas islam to nie przyjdzie ze wschodu, to przyjdzie z zachodu właśnie. Najpierw opanuje kraj zachodni, przyjdzie do Polski. A te głupie Żydki w ogóle się nie orientują i myślą, że oni nad tym panują. Oni nad niczym w tej chwili nie panują. Cały czas ta gra polega na otumanieniu, na jechaniu kłamstwem. Jadą tymi samymi kłamstewkami. No czym? No w tej chwili, no komuna przyszła w 20 roku i takie pierdoły to są. Nie chcę za długo takich prowadzić wątków, bo nawet lepiej jest, jakby ktoś przeczekał, więc chyba na razie zakończę, a później będziemy się co jakiś czas włączać. No zresztą to wyjaśnię w następnym odcinku. Dziękuję.